Witajcie kochani. Witam Was na kolejnym plastycznym spotkaniu online. Niedługo walentynki, święto zakochanych. I chciałbym Wam zaproponować do wykonania dekorację walentynkową. Dekorację 3D, którą będzie można powiesić w przestrzeni. Do wykonania tej dekoracji potrzebne nam będą następujące rzeczy. Tektura lub jakiś kawałek kartonu, czerwona krepa, klej, nożyczki i juta lub kawałek wełny czy nitki. Na kartonie przygotowujemy sobie szkic serduszka. Rysujemy duże serce, potem w odstępie 2 cm rysujemy następne, znowu około 2 cm, 1,5 cm rysujemy następne, także nam wyjdą 1, 2, 3 serca, z czego korzystać będziemy tylko z jednego i z drugiego. Zabieramy się za wycinanie. Wycinamy nożyczkami. Jeżeli mamy w miarę cienki karton, to staramy się wyciąć go nożyczkami. Jeżeli mamy ciut grubszy karton i będzie potrzeba więcej siły, poprośmy tatę, aby pomógł nam wyciąć to nawet nożykiem introligatorskim, takim do tapet. Jeżeli tata to wykona, będzie na pewno bezpieczniej. Serduszka mamy wycięte. Tak jak mówiłem, powstaną nam 3, ale my będziemy korzystać z tego pierwszego, większego i z tego mniejszego, trzeciego. Także ten sobie odkładamy. Może nam się przydać do czegoś innego. I teraz te serduszka ozdabiamy krepą. Z krepy sobie wycinamy paseczki, też tak 2 cm, 1,5 cm. Którymi będziemy owijać nasze serce. Do tego też będzie nam potrzebny klej. I zaczynamy. Sobie naklejamy, żeby rozpocząć, żeby przytrzymać naszą czerwoną krepę. I takie ładne paseczki będziemy sobie naklejać. Też może zaangażować całą rodzinę do tego. Tak, jest to troszeczkę pracochłonne, ale sobie owijamy w ten sposób oba serca. Co jakiś czas, żeby nam się to nie rozpadło, możemy sobie użyć jeszcze oleju. Ten nam tutaj delikatnie przytrzyma. I jeżeli już obkręcimy tą krepą nasze oba serducha, wtedy spróbujemy je razem połączyć nitką w ten sposób. Ja sobie już wcześniej przygotowałem, żeby Wam pokazać. O! Oblepione krepą tworzą nam takie serca 3D, które kręcą się wokół własnej osi. Ja jeszcze tutaj w środku wyciąłem malutkie serduszko, które w całości okleiłem krepą. I taka 3D. Walentynkowe może zawisnąć nad żyrandolem. W okresie bożonarodzeniowym wieszamy dla zakochanych jemiołę, a na walentynki taką własnoręcznie wykonaną dekorację możemy zawiesić sobie w domu. Do tego oczywiście, to jest Wasza inwencja twórcza, do tego możemy jeszcze doczepić więcej małych serduszek wyciętych z czerwonego kartonu, czy malowanych na czerwono farbą. Także kochani, życzę miłego wycinania
dużo, dużo miłości i z sercem Was pozdrawiam. Do zobaczenia.